Witam cię serdecznie w pierwszym dniu nowego roku. Pierwszy dzień nowego roku to także zamknięcie starego roku, roku, który przyniósł wiele wyzwań, wiele trudności, wiele problemów, niektórzy może powiedzieliby wiele przekleństw. I wyzwań, które ciągną się dalej, stąd naturalna jest tęsknota, że chcielibyśmy w nowym roku mieć trochę więcej błogosławieństw. Trochę więcej tego, co dobre, tego, co w życiu przyjemne, sukcesów i tego, co się układa. Słowa, które mają nas prowadzić w tym dzisiejszym dniu, to fragment trzeciej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdziału, nie będziecie kradli, i nie będziecie się zapierali, i nie będziecie okłamywali jeden drugiego. I słowa z pierwszego listu Piotra, trzeciego rozdziału. Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy. Miłosierni pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. I te dwa fragmenty z trzeciej Księgi Mojżeszowej i z pierwszego listu Piotra wydają się jakby dobrze uderzać w tę właśnie nutę, która rodzi się 1 stycznia życzenia, tęsknoty za tym, żeby ten rok przyniósł nam błogosławieństwa, żeby to był dobry rok, żeby spełniło się wiele naszych marzeń, naszych planów, naszych zamierzeń, albo żeby przynajmniej był nieco lepszy niż ten, który właśnie zamknęliśmy. I co ciekawe, oba teksty biblijne pokazują, że błogosławieństwo spływa na nas od Boga i nim mamy się dzielić, do tego wzywa autor pierwszego listu Piotra. Natomiast przekleństwem możemy być dla siebie nawzajem, i niestety często jesteśmy przekleństwem dla siebie nawzajem. Kiedy się okłamujemy, oszukujemy, wykorzystujemy jeden drugiego do swoich celów, po to, żeby osiągnąć własne cele. I to może być piękne wyzwanie na ten rok, właśnie, żeby nie tyle zastanawiać się, w jaki sposób ściągnąć błogosławieństwa, szczęście dla siebie. Ale pomyśleć, dla kogo w tym roku mogę stać się błogosławieństwem? Dla jakich ludzi mogę być błogosławieństwem? Tak jak Chrystus stał się błogosławieństwem dla mnie, zszedł na tę ziemię dla mnie, żebym ja w nim mógł odnaleźć swoje szczęście. I to jest sztuka, jak to przekładać na codzienność, na relacje do innych ludzi, na relacje rodzinne, na relacje wśród znajomych, przyjaciół, krewnych. W miejscu pracy. Nie jest to oczywiście łatwe, bo my ludzie mamy naturalną tendencję do tego, żeby stawać się raczej przekleństwem i, i obciążeniem dla siebie, niż błogosławieństwem. Ale to może się zmieniać. Droga wiary może właśnie tak prowadzić, że jesteśmy coraz bardziej i bardziej dla innych błogosławieństwem. I w ten sposób realizujemy wezwanie dzisiejszych haseł. I tego sobie i Tobie życzę. Żebyśmy w tym roku znaleźli dobre drogi do tego, jak być błogosławieństwem dla innych ludzi. Zostań z Bogiem.